Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym krótkim briefingu radnych Koalicji Obywatelskiej. Szanowni Państwo, radni Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny występują z inicjatywą uchwałodawczą na dzisiejszej sesji. Mam nadzieję i liczę na to, że nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości poprą naszą inicjatywę, a mówię tutaj o tym, że kierujemy apel do pana premiera Mateusza Morawieckiego związanego z szybkim uruchomieniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nie jest to inicjatywa radnych Koalicji Obywatelskiej od tak sobie wymyślona. Przypomnę tylko, że Ruch Samorządowy Tak dla Polski w styczniu 2023 roku, zrzeszający ponad 300 wójtów, prezydentów, a także burmistrzów, podobny apel skierował do pana premiera. Podobnie zachowują się radni Sejmiku Wojewódzkiego w Wielkopolsce, w Lubelskim, czy też w Świętokrzyskim. A więc myślę, że inicjatywa bardzo potrzebna przede wszystkim naszemu krajowi, ale także z przełożeniem na Grudziądz. Szanowni Państwo, o tym, jak ważne są środki z Krajowego Planu Odbudowy, mówimy od wielu miesięcy. Apelowaliśmy we wrześniu 2022 roku do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości z regionu kujawsko-pomorskiego o tym, aby podjęli działania, naprawili swoje błędy i złożyli wniosek, rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby złożył wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. W kwietniu 2023 roku pisałem do pana Krzysztofa, który założył swoje biuro społeczne w Grudziądzu, aby podjął działania zmierzające do tego, aby do Polski trafiły środki z Krajowego Planu Odbudowy. Mówiliśmy o tym około miesiąca temu, gdy podpisywane były umowy na realizację czy na budowę hali targowej przy ulicy Łyskowskiego, podkreślając, jak ważne, jak długo wyczekiwane są środki z Krajowego Planu Odbudowy i na co chcielibyśmy te środki z Krajowego Planu Odbudowy w Grudziądzu przeznaczyć. Niestety do tej pory działacze Prawa i Sprawiedliwości nie podjęli działań zmierzających do tego, aby te środki z Krajowego Planu Odbudowy trafiły do Polski, aby trafiły do Grudziądza. Do tej pory tych środków z Krajowego Planu Odbudowy nie mamy. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Grudziądza zapytałem dyrektora grudziądzkiego szpitala o to, jakie działania inwestycyjne powinniśmy zrealizować w naszym szpitalu, aby ten szpital funkcjonował na możliwie jak najwyższym poziomie, aby zapewniał bezpieczeństwo medyczne mieszkańcom Grudziądza i regionu. Otrzymałem odpowiedź. W odpowiedzi wyszczególniony został szereg inwestycji, które należałoby w naszym mieście zrealizować oraz szereg sprzętu medycznego, który należałoby kupić. Jest to kilkadziesiąt pozycji. Przy wielu pozycjach jest informacja dotycząca źródła finansowania. Źródło finansowania zewnętrzne, nie zrealizowano zakupu ze względu na brak środków. W Krajowym Planie Odbudowy są miliardy złotych przeznaczonych na różne oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Są miliardy złotych przeznaczone na inwestycje w ochronę zdrowia. W przypadku Grudziądza apelowaliśmy o to, aby te środki zostały uruchomione, bo zależy nam na tym, aby grudziądzki szpital został doposażony, aby grudziądzki szpital został oddłużony. Ale o tym za chwileczkę. Szanowni Państwo, przypomnijmy także, że Krajowy Plan Odbudowy to 723 miliardy euro, z czego Komisja Europejska przyznała już ponad 150 miliardów krajom członkowskim. Dla Polski to jest około, w zależności kursu euro, około 160 miliardów złotych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienia co rusz swoją narrację. Jeszcze w 2021 roku premier Morawiecki mówił, że to plan Marshalla i to wielka szansa dla Polski. Dzisiaj ta narracja już jest nieco inna. Nie chcemy się jakby tutaj na ten temat może już mówić o tych szczegółach. Natomiast my jako radni Koalicji Obywatelskiej uważamy, że taki apel do premiera Morawieckiego jest jak najbardziej potrzebny. Jest motywacją do tego, aby te pieniądze, które Grudziądzowi należą się, powinny zostać jak najszybciej uruchomione. I szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać nasz apel. Rada Miejska Grudziądza apeluje do prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań, w wyniku których do Komisji Europejskiej niezwłocznie złożone zostaną dokumenty niezbędne do wypłaty środków pochodzących z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczonych na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Rada Miejska Grudziądza podziela zdanie prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój środowiska, cyfryzacji, edukacji i zdrowie.
Pozytywne skutki odczuje każdy obywatel. Bezpośrednio ponad, bezsprzecznie ponad 160 miliardów złotych, z których blisko 110 miliardów to dotacje, pomoże szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele, wzmocni polską gospodarkę i sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Radzie Miejskiej Grudziądza zależy na tym, aby Grudziądzanie jak najszybciej odczuli pozytywne skutki związane z inwestycjami zrealizowanymi ze środków przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy. To właśnie z tych środków planowana jest cyfryzacja grudziądzkich szkół, restrukturyzacja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imienia dr. Władysława Biegańskiego, rozbudowa trasy średnicowej oraz likwidacja nieekologicznych źródeł ogrzewania. Ponadto ze środków tych planowane jest sfinansowanie działań związanych z podniesieniem jakości usług zdrowotnych, rozwojem energetyki odnawialnej oraz wsparciem przedsiębiorstw w ramach rozwoju firmy. Mając na uwadze powyższe, a także dostrzegając ogromną potrzebę udziału zewnętrznych środków finansowych w procesie realizacji inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców, Rada Miejska Grudziądza apeluje o podjęcie działań, w wyniku których do Komisji Europejskiej niezwłocznie zostaną złożone dokumenty niezbędne do wypłaty środków przeznaczonych na realizację planu odbudowy. Podpisy, drodzy Państwo, 7 radnych Koalicji Obywatelskiej, no i liczymy, że dzisiaj podczas głosowania wszyscy radni, ale przede wszystkim radni Prawa i Sprawiedliwości podniosą rękę za tym projektem uchwały. A teraz oddam głos moim kolegom, którzy szczegółowo będą mówili, jakie korzyści finansowe mogą mieć z tego tytułu Grudziądzanie. Ja przypomnę, że Grudziądz ubiega się o cyfryzację grudziądzkich szkół. Jest to, myślę, że w obecnym czasie bardzo niezbędna inwestycja. To jest kwota 8 milionów złotych. Jak również planujemy i wnioskujemy o rozbudowę trasy średnicowej za ponad 82 miliony złotych. Wiemy, jak bardzo potrzebne są pieniądze dla naszego grudziądzkiego szpitala. Na restrukturyzację szpitala 225 milionów. Na podniesienie jakości usług zdrowotnych prawie 100 milionów. Naprawdę, te pieniądze są potrzebne naszemu szpitalowi. Szanowni Państwo, radni Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie podnosili właśnie ten problem, czyli zanieczyszczenie powietrza wynikające z funkcjonowania kopciuchów w naszym mieście. I dzisiaj wiemy już o szkodliwości tej emisji w powietrze różnego rodzaju środków. Wielokrotnie staraliśmy się podkreślać to, że należy wymienić te setki kopciuchów, które znajdują się w mieście. Szacunki są, że to jest ponad 800 tego typu źródeł. I te pieniądze, to tak naprawdę to jest ratowanie naszego życia i zdrowia. Bez tych pieniędzy można powiedzieć tak, utkniemy i dalej będziemy dusić się, zwłaszcza w okresie zimowym w Śródmieściu z powodu smogu, który będzie tylko i wyłącznie narastał. Dziękuję. Szanowni Państwo, oprócz tych inwestycji, które wymieniali moi przedmówcy, ponad 8 milionów Grudziądzu miało trafić na rozwój energetyki odnawialnej oraz ponad 25 milionów na wsparcie przedsiębiorstw na Fundusz Rozwoju Firm. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym należy wspomnieć, że w momencie, kiedy do Polski trafi 100-kilkadziesiąt miliardów euro, musimy wszyscy sobie z tego sprawę zdawać, tak twierdzą wybitni ekonomiści, że prowadzi to do wzmocnienia złotówki, czyli do osłabienia euro i dolara. W tych walutach są dokonywane transakcje na rynku ropy, na rynku gazu i doprowadzi to do obniżki cen paliw, energii i tych paliw pędnych, o których mówimy, czy to będzie diesel, czy benzyna, więc musimy mieć świadomość, że jeśli te pieniądze do Polski wpłyną, odczuje to każdy z nas, tankując paliwo, czy płacąc za gaz, czy za energię elektryczną. Dlatego tak ważne są pieniądze dla każdego z obywateli Polski, aby one jak najszybciej do nas wpłynęły. Szanowni Państwo, jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na pytania, jeżeli takowe są. Tak, mam jedno pytanie. Po co ta inicjatywa? Wiadomo, że męczna. Panie redaktorze, my wierzymy mimo wszystko w to, że nasz głos, podobnie jak głos ruchu samorządu dla Polski, tak, ale także i innych rad miasta, czy też sejmików województwa, jednak będzie tym głosem, który gdzieś tam w Warszawie zostanie usłyszany. Natomiast rzeczywiście, odpowiadając na Pana pytanie, można mieć takie przeświadczenie, że ten projekt uchwały utknie gdzieś na poziomie ministerialnym i pan premier Morawiecki w ogóle go nie zobaczy. Natomiast nasze zdanie jest takie, jeżeli nie będziemy edukować, mówić o tym, przekazywać informacji mediom, które docierają do Grudziądza, do szeroko rozumianych mas w Polsce,
to ta inicjatywa rzeczywiście może zostać niezauważona. Dlatego będziemy apelować, będziemy cały czas na ten temat mówić, aby nasi mieszkańcy wiedzieli, co to jest KPO, jakie to są pieniądze i jakie mogą mieć z tego korzyści. Za 4 miesiące wybory, jak wygracie wybory, to te inwestycje i te pieniądze pojawią się w Grudziądzu? Panie redaktorze, premier Donald Tusk mówi o tym otwarcie, że środki z KPO, jeżeli wygramy, a my w to wierzymy, że rzeczywistość po październiku 2023 w Polsce będzie zupełnie inna i te środki po prostu trafią do Polski, a bezpośrednio do Grudziądza i mieszkańcy Grudziądza ze środków Krajowego Planu Odbudowy będą się z tych środków cieszyć. A przypomnę, że od 2 lat, to jest ponad 700 dni, pieniądze z KPO w Polsce nie pojawiły się. Są kraje w Europie, które otrzymały już drugą transzę. Ja mówiłem na początku, że Unia Europejska przyznała 150 miliardów euro po złożeniu wniosków. Polska takiego wniosku jeszcze nie złożyła. Natomiast tak, rzeczywiście, jeżeli wygramy, a wygramy te wybory październikowe, środki z KPO trafią do Grudziądza. I jeszcze, Szanowni Państwo, warto podkreślić, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy zdecydowana większość, bo ponad 100 miliardów złotych, to są środki w ramach dotacji, przyznawane w ramach dotacji. Czyli dzisiaj, gdy ja otrzymałem odpowiedź od dyrektora szpitala, z której wynika, że wiele sprzętów medycznych niezbędnych do ratowania życia grudziądzan i grudziądzanek, wiele sprzętów, które służą do profilaktyki zdrowotnej, zostało kupionych ze środków własnych, to te zakupy można byłoby zrealizować ze środków zewnętrznych, a te złotówki, które wydaliśmy z budżetu własnego, naszego tutaj grudziąckiego, moglibyśmy przeznaczyć na inne inwestycje. I przypomnę, że jest kilkadziesiąt pozycji na liście inwestycyjnej szpitala, które do tej pory nie zostały zrealizowane ze względu na brak środków, z Krajowego Planu Odbudowy. To jeszcze ja mam to pytanie, to może tak jak tutaj radny powiedział o wyborach, to może trzeba cierpliwie poczekać do wyborów, jak jesteście przekonani, że je wygracie. Każdy nie powoływać jednak teraz burzę polityczną, nie, to która nie jest dużo ludzi potraktują, ale tak część ludzi potraktuje. Wiadomo, opozycja prawdopodobnie na to zareaguje, lokalna opozycja i co z tego, jaka z tego burza prawdopodobnie sesja, może później wyniknie kolejna, bo to już nie pierwsza konferencja, której przynajmniej poprzednich części poświęcaliśmy. Panie redaktorze, absolutnie, żadna burza, bo burzą nie było nasze wystąpienie podczas podpisania umowy na budowę hali targowej. My tylko sygnalizowaliśmy, że budowa hali targowej mogła być sfinansowana właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, a nie z Polskiego Ładu. Pani minister Gębicka kilka miesięcy wcześniej mówiła, że sfinansowanie tej hali może być właśnie z Krajowego Planu Odbudowy. I nasze wystąpienie było tylko przypomnieniem albo pokazaniem żółtej kartki pani minister Gębickiej, a pokazaniem mieszkańcom, ale także przyszłym dzierżawcom tej hali, że sposób finansowania mógł być inny. Ja mówiłem o dwóch pieczeniach, że można było upiec. Można było z Krajowego Planu Odbudowy wybudować halę, a pieniądze z Polskiego Ładu przeznaczyć na przykład na baseny w Tarpnie. I myślę, że Grudziądzanie byli bardziej z tego zadowoleni. Natomiast dzisiejsze nasze wystąpienie to nie jest absolutnie żadna burza polityczna. My chcemy edukować naszych mieszkańców, którzy często zadają pytanie, skąd są te środki z KPO, co to są w ogóle za środki i ile nam się należy i jakie pieniądze mogą trafić do Grudziądza. Stąd dzisiaj nasi moi koledzy na tych planszach pokazują o konkretnych środkach i my będziemy cały czas przypominać o tym, że te pieniądze możemy przeznaczyć na konkretny cel, a z tego celu będą cieszyli się nasi mieszkańcy. I my będziemy cały czas, panie redaktorze, przypominać, że środki z KPO należą się Grudziądzowi, bo o tym muszą wiedzieć nasi mieszkańcy. Tak, a każdy miesiąc braku tych środków powoduje miesiąc problemów, chociażby w szpitalu, bo nie ma konkretnego sprzętu, bo sprzęt można byłoby wymienić i tak dalej. Wystarczy, bo... Ja chciałbym tylko wrócić do pana wcześniejszego pytania, panie redaktorze. Zapytał pan, czy to, co robimy, ma sens. Oczywiście, że ma sens. Nie możemy być w sytuacji takiej, jak ktoś mówi, nie idę na wybory, bo mój głos nie ma znaczenia. Będziemy to robić, bo nasz głos ma znaczenie i będziemy domagać się, aby te środki do Polski dotarły. Ja chciałem tylko jedną rzecz dołożyć, tak? Kopciuchy.
Jeżeli będziemy czekali tylko i wyłącznie do wyborów, to praktycznie kolejny sezon mamy już w tym momencie zamknięty. Już nie mamy na co czekać, bo będziemy w tym momencie najwcześniej, dopiero za 2 lata mogli realizować to, co to te działania, które przykładowo ja mam tutaj wyszczególnione na tej karcie. Więc sens jest jak najbardziej. Im szybciej, tym lepiej, czyli po prostu w tym przypadku będziemy po prostu zdrowsi.